Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Wooda. Kochani, dzisiaj wracamy do bazy, bo jest już 14:43. No ostatnio nam się nie udało niestety skończyć rozgrywki, no ale trudno się mówi. Słyszałem, że tutaj były jakieś mobki. Won. Umrzyj. Dziku się. Napierał tu, no jak napierał, cholera. Dobra, czy mamy stąd wyjść jakiekolwiek? Czy nie mamy? Nie pamiętam, jak tu się dostaliśmy, chyba z tej strony. Czy to nam... nie, znowu chyba? O właśnie, teraz możemy co użyć. I pyk. A ja się muszę nauczyć dokładnie, jak tego używać. Na pewno zwiedzimy sobie jeszcze w tej chwili naszą, czy nasze wysypisko, które ominęliśmy. Wejdzie tędy, tędy. Daj sobie trochę tych pilsów. Daj sobie tych pilsów, bo tu już widzę, że jesteś spragniony. Gdzie było to wysypisko? Zielona kartka z mapą. Mapa jest nieczytelna. W rogu znajduje się jakiś rysunek. Czy to kombajn? Coś tu ewidentnie jest. Kartka wyrwana z dziennika. Nuda. W wiadomościach jak zwykle same bzdury. Czekałem tylko na skrót wydarzeń sportowych. Wygraliśmy 2-1. Na dobranoc obejrzałem plastusiowy pamiętnik. Nudne życie na przepustce. Za tydzień wychodzę do lasu. To będzie mój 6 raz. Tym razem wchodzimy od zachodu. Wycieczka zapowiada się wyjątkowo długą. Idziemy jednym z najdłuższych tuneli. Sięga prawie do ostatniej strefy. Ponoć trochę się sypię. Pod naporem korzeni. Ale robota jest pilna, więc chuj z bezpieczeństwem. Nie wiem, jakim cudem udaje się cały ten cyrk utrzymać w tajemnicy. Czyżby ci biedacy nie wiedzieli, że pod ich nogami urządzamy sobie wycieczki? Może takim się tam podoba, że jest im obojętne? Dziwne. Czekajcie, gdzie tutaj coś było o tych tunelach? Tym razem chodzimy od zachodu. Wycieczka zapowiada się na wyjątkowo długą. To chyba właśnie ten tunel, co byliśmy. Dobra. Prymitywne legowisko z suchej trawy i starego worka. Ktoś niedawno tu spał. Aparat fotograficzny. Ja kojarzę ten aparat. Kojarzę. Oj. Kojarzę. Nie pamiętam nazwy, ale kojarzę. Dobra, przeszukane. Idziemy dalej. Gdzie było to wysypisko? Tu było to wysypisko. Pamiętam o tych zakopanych pseudotrumnach. Możemy to wziąć na razie. Tak nam zbytnio nie zależy na tym. Trup. Tak. Dobra, to sobie zostawiamy. To jest nam niepotrzebny w żaden sposób. I mamy nasze wysypisko, czyżby? Dokładnie. Dokładnie tak, mamy wysypisko. To jest chyba to, prawda? Nie, to nie jest wysypisko. Znaczy wysypisko jest po prawej stronie chyba. Jest taka mgła jest. Ej, no bez jaj. Pogubiłem się trochę. Właśnie tu pokazuje, że jest wysypisko. O, tu jest, dobra. Niestety te mapy są beznadziejne. Dobra, szukamy dalszych części. Ten trup z bagna. Jest trupek. Jezu, aleś ty przemęczony. Jest 17 godzina, musimy stąd spadać powoli. Normalnie kaleka. To się okaże, że gucio, nic tu nie weźmiemy. Czas nagli, to mocno.
Jezu, ile ty kopiesz. Dawaj, dawaj, dawaj. Złom, poroże, jakiś shit. Dobra, nie, spadamy stąd. 17. Uciekamy. Tu na wschód i lecimy dalej. Nadal nie znaleźliśmy żadnej butli tlenowej. To mnie bardzo martwi. Może by pchnąć fabułę w jakikolwiek sposób, musimy tą butlę znaleźć. Dobra, jak będzie 18.30, to już nawet pilsy wezmę. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. No, biegnij, biegnij. Przyjacielu, biegnij. O Jezu, kolejny psiak. Nie chcę z tobą walczyć. Nie mam tu czasu. Ten nawala tym łbem non-stop. Podniesiesz się? Nie. Nie podniósł się. Znów jesteśmy w tym samym miejscu, co i wtedy. I znów się, kurde, tutaj odmatwam strasznie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tu na północ teraz. Już tu pamiętam mniej więcej, jak się idzie. I tych pilsów nie zmarnujemy. Nie zmarnujemy ich, dobra. Super. Jesteśmy w chatce. Sam raz akurat na nockę. Dobra. To mamy. To troszeczkę lipa. Oczywiście to przesuniesz, bo jesteś, kurwa, baranem. Nie umiesz inaczej. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Pyk, pyk, pyk. Dawaj mi sidła. Dużo sideł. Dawaj. To odnieś. To, to, to i to. Połóż tu. 19 godzina, dobra. Naprawdę się już robi niebezpiecznie. To kładziemy tu. To kładziemy tu. Jak z paliwem stoimy? Z paliwem stoimy dobrze. Wychodzimy tędy. Położysz tu, położysz tu. Fajno. Jeszcze. Pewno z jedną bym wziął tutaj, ale potrzebujemy na razie sobie tutaj to ogarnąć. Gwoździe, gdzie są gwoździe? Tu są gwoździe. Deski. Napraw to. O. To przynieś tu. I to postawimy tutaj. Dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Pod oknem jest cokolwiek. I tak, to musimy na pewno naprawić. Nie to. Musimy naprawić to. No, nauczyłem się w końcu. Dobra. Pilsy na pewno. Myślę, że tą broń również możemy wziąć, bo to jednak jakiekolwiek zabezpieczenie. Jakiekolwiek zabezpieczenie. I plus magazynek. I myślę, że na tym chyba skończymy. To nam wystarczy w tej chwili. Przynajmniej w tej chwili. Tarka na razie tu. Nic niepotrzebne. Poroże też zostaje. Alkohol. Możemy zrobić koktajl. To
RP2 zrobimy, a co mi tam? Znowu nie chciałem tego zrobić. Dobra, to... Magazynek, alkohol jeden zostaje, łopata zostaje. Deski możemy wziąć, bo wiadomo, jeżeli tutaj będą się zaraz dobijać, to warto mieć jednak przynajmniej trochę zapasu takich rzeczy. Dobra. I teraz może zaplanujmy sobie dokładnie, gdzie my teraz sobie pójdziemy. Byliśmy na południowym zachodzie, teraz przydałoby się pójść na południowy wschód. Najmniej trochę. U nas jeszcze na pewno nie było. Więc następna nasza przygoda będzie właśnie tam. Zapraszam, przyjaciele. Nic nie słychać na razie. Nic nie chodzi. Czyżby to będzie spokojna noc? Ej, serio cicho. Może za cicho. Au, au, au. Właś. Gnoju. Gnoju niemyty. Czemu tu nie mam amunicji? Czy mi się amunicja skończyła do shotguna, naprawdę? Niedobrze. Zjemy rybę. Co nam to dało? Kondycja i leczenie. Nice, nice, nice. Ej, serio nie mamy już pocisków. O nie. Nienawidzę tych dupków. Totalnie ich nienawidzę. No znów. Wow! Nice! Ta broń jest fajna. Dobra, chyba zaczyna się dzień. Uff. Dobra, raczej już nie będzie problemu tutaj. Żadnego. No i tak, nie mamy ammo. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Myślę, że te rurki też możemy sprzedać. To nie jest potrzebne. Jed pistolet również nie jest potrzebny. Magazynek rurowy. Nie mam pojęcia, do czego byłby potrzebny. Ej, serio, nie wiem, do czego jest potrzebny w sumie. Dzień 25. Do czego ten magazynek rurowy może być potrzebny? Dobra, proszę, sprzedajemy na pewno. Dobra, z racji tego, że nie wiem dokładnie, do czego to jest. Butelkę też sobie sprzedamy. No jeden magazyn rurowy mamy, więc możemy to sprzedać tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Dobra. Rozbieramy cały ten grajdołek.
Jedną babkę rozbroimy sobie za chwilę. Linkę możemy zostawić. Zresztą nie będzie jakoś potrzebna zbytnio. No niestety dwie sztuki, kurde. Handluj. Poroże. Latarka jaka. Tania? Czemu ona taka tania jest, lol? Dobra, to. 640, pięknie. Jak nie masz na to miejsca? Masz miejsce, nie oszukuj. I pyk. To też kupujemy. To mi jeszcze nie było, długa lufa nie była mi potrzebna. Tą latarkę też możemy sprzedać. Zobaczymy, czy jak wrzucimy do tej latarki wojskowej baterię. Nawet widać 225, no pewnie, że się opłaca. Trochę lipa. Dobra, sprzedajmy jedną. Tą sobie naładujemy. Mamy sporo bateryjek. Mamy sporo bateryjek, więc luz. Szmaty weźmiemy. Butla gazowa, to nam nie jest potrzebne. Weźmiemy to sobie. Nie mamy tyle miejsca, prawda? Mamy. Fajnie. Dobra, i nic nam tu już więcej nie będzie potrzebne raczej, prawda? No raczej nie. Chodź jeszcze wyłączymy sobie ten generator. Bo on nie brał tej energii. Dobra. To sobie zestakujmy. Jezu, brakuje mi tu opcji segregacji. Naprawdę mega. No gwoździ mamy sporo. Desek w sumie też. Broń zostaje. I się pogubiłem. To sobie załadujemy na jeden strzałowca. To możemy zostawić. Igułki też zostawimy. Dobra, to weźmy tak, to weźmy tak. I voilà. Naprawmy sobie tą dechę. I ponownie amunicja ląduje tu na dole. Chociaż i tak zaraz ją naładujemy, więc luz. Dobra. To wraca. To możemy naładować w sumie. Nie. O. No i znów 223. No właśnie, czyli w sumie włożenie baterii kosztuje około 150-170. Więc jest różnica naprawdę. Diametralna. Dobra, to niech idzie tu. To sobie zostawiamy. Dwie opłaty sobie weźmiemy. Polecimy jeszcze po tamte zakopane rzeczy. Sobie zostawmy. I możemy teraz zatankować w sumie. Żeby już było na zaś. Żeby nas na pewno przypadkowo nie zaskoczył właśnie brak paliwa. Bo to była tragedia w naszym wypadku. Lej. Tego paliwa i tak mamy sporo, więc luz. To widać nawet. Dobra, zalane pod korek. Do piły też sobie jeszcze wlejemy trochę. Nie mam miejsca, żeby to zrobić, fuck. O nie, nie chciałem tego. Chciałem to wziąć i to opakować. No i fajnie. Trochę desek też nam wpadło. To sobie bierzemy tutaj i lecimy na południe. Nie, nie na południe. Aha, nie lecimy na południe. Lecimy do tych zakopanych rzeczy.
Pamiętam, że razem gdzieś tutaj, po lewej stronie, żadnka przez to drzewo. Prawda czy nieprawda? Tak. Tu jest jedna. No i trochę rzeczy wpadło. Jeszcze jedna była gdzieś dalej. Ale gdzie? Nie pamiętam. Zupełnie nie pamiętam. O, tu było. Dobra, mam. Nie jest źle. Butla gazowa, wow. Wow, wow. Wow. Te itemy. Miejsca trochę jeszcze mamy. Dobra, to polećmy sobie może na wyspisko, ile damy radę. Ile damy radę. I przy okazji coś jeszcze znajdziemy w sumie zakopanego. Leż. Leż grzecznie. Piesiu, zasrany. No tak, tylko prowadzi nas to cały czas na biom... na biom grzybowy. Musimy trochę na południe zejść. No jesteśmy właśnie na biomie grzybowym. Tego chciałem uniknąć. Kurde, tego chciałem uniknąć. O, błyszczący kamyk. Zawsze to... Kurde. Kurde, kurde. Już przejeździliśmy chyba nawet za daleko. Mam ci rację? Mam ci rację. 9.36. Dobra, na luzie. Na luzaku. Na luzaczku. Damy radę. To była jeszcze sterta. Styrta. To skopmy tą styrtę. Siekiery, trochę złomu, butelki. O, takie 2 na 10. Takie 2 na 10. To też jest rozkopane? No jest rozkopane. Nie wiem, czy my już wszystkiego nie rozkopaliśmy przypadkiem. To było do rozkopania tutaj w ogóle. Takie mam przeczucie. Zapałki 14 sztuk, wow. Było worth to wrócić. Same zapałki. Nie, w moim głosie wcale nie ma ironii. Przestańcie. Nadal nie rozumiem, czym ty jesteś. Zupełnie tego nie rozumiem. O nie, 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 nie. Tu gubinko jest. Dobra, czyli w sumie mamy już złomowisko przeszukane całkowicie. Mam ci rację, mam ci rację. Mogłoby się teraz pójść i to zrzucić w sumie. To wierzę, że tutaj zaraz ten pachołek nam tu wyskoczy. Nie mamy miejsca. Uuu, widzę cię. Darmowy złom. Dziękuję. Darmowy złomek. Tak słucham przy okazji, czy tego dziadostwa nie ma, ale... Uuu, jak ciemno. Jaka ciemnica. W sumie ten środek też bym się kiedyś przeszedł. Ciekawe, czy nas tam nic nie zabije w sumie.
Dobra, tu nic. Tu? Tu, żebym słyszał. Rynka? Czy ja tu byłem? No a jakże byłem? Ja bym tu nie był? Nie, ale serio, ta gra ma takie udźwiękowienie zajebiste. Ja nie jestem bebzik. Bebzik, bebzikasty. To jest prosta droga do naszej hacjendy, prawda? Oh yes. Przy okazji staram się znaleźć jakiś złom, ale... Ale to nie jest takie łatwe tutaj. Dobra, jesteśmy już w chałupie w sumie. Jesteśmy już w chałupie. No, trochę zebraliśmy. Trochę tego towaru zebraliśmy. Dzień dobry. Buteleczek. No nawet tych rzeczy już w tej chwili trochę za dużo mamy. Tego co widzę. Proszę mnie nie straszyć. Napraw przedmiot. Ej, serio? My teraz za dużo przedmiotów mamy? Trzeba zacząć się składować gdzie indziej. Na przykład tu. Brak miejsca. You don't say. Prawdę? Dobra, zabawki niech tu polecą. Zapiszmy sobie grę. Dobra, pójdźmy jeszcze sobie na topa. Na północ. Popatrzmy, czy czegoś tutaj nie przegapiliśmy. W sumie nie byliśmy po prawej stronie. W sumie i tak zbytnio już czasu nie mam na dalsze chodzenie. Bo myślę, że jak przejdziemy się tu na prawo, to się nic nie stanie. Znaczy, tu byliśmy jeszcze. Olał, olał. O, właśnie. Tu nas chyba nie było. Nic nie pykło, w sensie nic się nie pojawiło, że coś odkryliśmy, o dziwo. O, bardzo dziwo. Ej. Czemu się nic nie pokazało, że odkryliśmy jakiś, nie wiem, opuszczony dom czy coś? Podwodny korytarz? Przyjrzyj się. Potrzebuję butlistelem, by przedostać się na drugą stronę. LOL! Ale skąd ja mam wziąć tą butlę z tlenem? Gro, czemu mi to robisz? Why? Drewno. Czyli kolejne przejście znaleźliśmy. Coś gdzieś wpadło. Pytanie co i pytanie gdzie. Nie wiem skąd to. Ale te dźwięki są paskudne. Dobrze pamiętam, że to się tak robiło. Tak. Tylko to nic nie daje. Tylko to nic nie daje. No coś jest. No tam jest Firal. O nie, widziałem co tam było. Co to jest? Co to za dziwna miejscówka? Co kamyk? I tak już mało co możemy kupić w sumie.
Oto jest ciało, przyjrzyj się. Ciało jakiegoś nieszczęśnika przywiązanego do drzewa. Ale las. Jaki ciemny las. Kurde, mokry sen drwala. O ile to tak można nazwać? Dobra, skoro już tak, i tak już tu jesteśmy. Ja pamiętam, że tu chyba jakieś przedmioty jeszcze zostawiliśmy, prawda? Dobrze, ja pamiętam. Ciało wilka. Tu jest skrzynia. Oczywiście, że tak. Dużo itemków tu zostawiliśmy. Nawet na raz się teraz nie zabierzemy. Nawet na raz się nie zabierzemy. Dobra, ale jestem zadowolony z łupu. To my go wzięliśmy. No więc powoli możemy się już wracać chyba, co? Chyba powoli się możemy wracać. Tu nic nie ma. Tu już prawdziwy Darkwood robi. Ciekawe, czy one by mnie tu znalazły. Kiedyś musimy zrobić test, czy moby znajdują ogólnie ludzi w takich miejscach. W sumie to mnie ciekawi. Dobra, wracamy powoli. Kamienie zbieram, nie wiem po co, ale dobra. Skoro dają, to mogą być potrzebne. Nie, wezmę lepszą broń jednak. Bo jakoś coś czuję, że teraz będziemy mieć bliskie spotkanie z czymś. No właśnie. Bliskie spotkanie z czymś, co człowiekiem nie jest. Kurwa, jaszczurki ze sreni. Ups. Ale zmarnowaliśmy jeden pocisk, kurde, no. Niedobrze. Teoretycznie w domu mamy jakąś tam amunicję i broń, więc to o tyle luz, ale... Kurde, co to jest? Co to kurde jest? Ej, dobra, bo jest 33, czy mamy już 33 minuty nagrania. Wracamy powolutku. Ale ja się z wami już będę żegnał, tak więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i inne tego typu związane z kanałem macie... O kurwa, co tu się stało? Macie związane... Znaczy, macie w linku i na stronie spookyshow.pl. To tu się odwaliło. Czemu tyle gówno tutaj jest? Co tu się dzieje? Ojej, nie wiem. Dobra, moi drodzy. Trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej!